Witam. Z tej strony Gbur, a jestem chamski, niemiły i zły. Strasznie lubię się wymądrzać i denerwować innych. Jeszcze bardziej lubię momenty, kiedy ktoś z zewnątrz postanawia mi wytknąć mój idiotyzm. Kocham ten moment, kiedy zaczynam hejt, flame i kłótnie. Ale z cyklu opowiadania o mnie to by było na tyle. Pora na przejście do konkretów tego filmu, czyli opowiedzenia o skoczkach. W tym bezsensownym materiale wideo porozmawiamy sobie również o grze, a dokładnie o jednym z występujących w niej sportów. Parkour. Pora na odcinek o skoczkach. Jak pewnie wiecie, w Minecrafcie mamy możliwość robienia czego chcemy, to oczywiście musiał znaleźć się taki, co wpadł na pomysł stworzenia toru przeszkód. Zaczęło się skromnie od kilku bloków obok siebie i skoków czy elementów z wodą, do jakichś wielkich konstrukcji pełnych rozmaitych skoczni, drabin i elementów dodatkowych. W dzisiejszych czasach irytuje mnie jedna rzecz. Jedna, bardzo zresztą ważna rzecz. Jest to temat minecraftowych skoczków. Co następny ma się za wielkiego, co to umie skakać. I owszem, umie. Znajduje zwolenników, znajduje sobie widzów, fanów, a za pieniążki z YouTube'a produkuje własne buty, cichobiegi czy narty dla nietoperzy. Może i treść tego filmu jest niezrozumiała. Może nie ogarnęliście, o co mi chodzi. Macie rację. Ja też nic nie zrozumiałem. W akcie dowartościowania się właśnie teraz postanowiłem skoczyć i wykonać coś niesamowitego. To apel dla wszystkich master skoczków polskiej sceny YouTube i ogółem. Zobaczcie, jak skacze prawdziwy mistrz tej dyscypliny w Minecrafcie. Pozerzy. Proszę.